Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Kinga Rutkowska, wokalistka, która pochodzi z okolic Płocka i w Płocku nagrała niedawno teledysk do swojego singla. Dzień dobry, witam. Powiedz, Kinga, skąd wzięła się u ciebie ta pasja do muzyki? Pasja do muzyki wzięła się u mnie w zasadzie od najmłodszych lat, bo wtedy zaczęłam się rozwijać i od saksofonu. W wieku 6 lat zaczęłam grać na saksofonie w Orkiestrze Dętej w Goleszynie i stąd właśnie to wszystko się zaczęło, czyli nie śpiew, a saksofon. I tutaj też jest taka śmieszna sytuacja, bo mój sąsiad grał w tej orkiestrze i ja jako taka mała dziewczynka kupiłam sobie taką trąbkę na odpuście i stanęłam pod jego oknem i w momencie, kiedy on ćwiczył zrobił sobie taką domową próbę, jasno, pod jego oknem i sobie grałam w rytm, to co grał on. I on mówi, słuchaj Kinga, no musisz zapisać się do orkiestry, masz świetny słuch i tam się rozpisze, tam się rozwiniesz po prostu swoje dalsze umiejętności. No i rodzice zapisali mnie do orkiestry i tak to się zaczęło. Później była szkoła muzyczna i śpiew dopiero później. Bardzo nietypowo, czyli śpiew na jakim etapie zaczęłaś Śpiew próbować? To był koniec szkoły podstawowej, właśnie 6 klasa. Tak naprawdę wtedy to tak bardzo się rozwinęło, że zaczęłam brać udział w różnych konkursach, jeździłam na lekcje do Warszawy, tata mnie woził raz w tygodniu na zajęcia ze śpiewu, z emisji głosu. A ten talent wokalny ktoś u ciebie odkrył, czy sama poczułaś taką potrzebę śpiewania? Odkrył nauczyciel od muzyki i to też była śmieszna sytuacja i też ją zawsze opowiadam, no ale to w sumie jest mój życiorys, więc myślę, że warto o tym mówić. Na lekcji muzyki, kiedy pan robił takie przesłuchania, kazał zaśpiewać najpierw dziewczynom, później chłopcom. No i śpiewały wszystkie dziewczyny, gamę C-dur, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. W pewnym momencie było dla mnie za wysoko i zeszłam sobie oktawę niżej. Na co on mówi, a dlaczego teraz jakiś chłopak śpiewa? A ja mówię, to nie chłopak, tylko ja. I mówi, to ty, ale masz super głos, musimy coś z tym zrobić. No i on tak właśnie mnie ukierunkował w tym, żeby gdzieś pojechać na jakiś konkurs. Na początku były to konkursy lokalne, tutaj na naszym terenie, a później już ogólnopolskie i międzynarodowe. Jak rozwijałaś tę swoją pasję? Bo wspominałaś o szkole muzycznej, tak? Tak, szkoła muzyczna w klasie saksofonu i indywidualne zajęcia właśnie z emisji głosu w Warszawie, w Domu Kultury, później jeszcze właśnie jakieś takie u różnych nauczycieli po prostu zajęcia wokalne, no i później Akademia Muzyczna. Skończyłam Akademię Muzyczną w Łodzi, specjalność wokalistyka estradowa. No, rewelacja. Ostatnio wydałaś swój nowy singiel, który zatytułowałaś Neonowa Noc, tak? Neonowa Noc. Cały teledysk do tego singla był właśnie kręcony w Płocku. No, słuchałam z przyjemnością, muszę przyznać. Gdybyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom, czytelnikom i widzom, o czym jest ten utwór? Tutaj tak naprawdę ten utwór jest takim owocem współpracy z Markiem Dutkiewiczem, taką znaną, myślę, postacią, jeżeli chodzi o polski tekst, i Marcinem Nieróbcem, bo oni właśnie stworzyli dla mnie ten utwór. Utwór, który powstał tak naprawdę 2 lata temu, ale jakiś czas był sobie w szufladzie i poczułam dopiero teraz, że chcę go wydać, bo jest na to odpowiedni czas. Utwór opowiada o zmianach, które są w naszym życiu i bardzo często pojawiają się nagle, ale my zawsze mamy nadzieję na ten nowy dzień, nowy czas i po prostu ten utwór jako taki nowy początek i mój taki nowy dzień i w życiu prywatnym, i w zawodowym, no powstał. Czyli taki refleksyjny, ale jednocześnie optymistyczny, tak. Bardzo. Tak. Idealny na nadchodzące święta. Tak, to prawda. A powiedz, gdzie jeszcze można cię usłyszeć? Czy może planujesz jakieś koncerty, czy tylko właśnie na kanale YouTube'owym? Na ten moment właśnie na moim kanale i w mediach społecznościowych też staram się udzielać bardzo. Jeżeli chodzi o koncerty, to myślę, że takie też się pojawią i na pewno będą spowodowane tym, że niedługo będę wydawać kolejne single, więc myślę o takim koncercie premierowym, który
po prostu, którego będzie premiera kolejnego mojego singla. I o tym też będę informować. Na razie nie określiłam sobie jakiegoś takiego terminu, że muszę to zrobić, nie wiem, za tydzień czy za dwa. Myślę, że przyjdzie taki odpowiedni moment na to. I to jest chyba najlepsze. Bynajmniej u mnie najlepiej się to sprawdza, jeżeli poczuję to, że to jest ten moment i robię to teraz, niż jeżeli coś tak bardzo długo planuję. To prawda, że to jest najlepszy sposób na to, żeby rozwijać swoje pasje. Myślisz o płycie, o nagraniu płyty, czy masz już taki zasób swoich utworów? Tak, mam kilka utworów nagranych, ale też takich, które jeszcze się nie doczekały nagrania w studio. I na pewno ta płyta w przyszłości się pojawi, z tym, że teraz będę wydawać pewnie kolejno jeszcze kilka singli, dlatego że lubię eksperymentować i będę jeszcze próbować w muzyce wielu rzeczy. No a płyta to musi być taka spójność, prawda? Więc na razie nie wiem, kiedy to będzie, ale myślę, że w przyszłości na pewno. Jeszcze z takimi muzykami, zresztą tutaj, którzy właśnie mieszkają w Płocku. Mam dwóch muzyków z Płocka, którzy też właśnie udzielali się w singlu Neonowa Noc. Perkusista Dominik Zduniak i Kuba Jabłoński, mój pianista. Pozdrawiamy ich serdecznie. Pozdrawiam oczywiście. Serdecznie. A co cię inspiruje do tworzenia muzyki? Myślę, że sytuacje, które mnie w życiu spotkały po prostu. Czyli ja w swojej muzyce chcę być prawdziwa, chciałabym bardzo utożsamiać się ze swoimi odbiorcami, żeby ta muzyka i moja twórczość była pewnego rodzaju pomostem, który nas łączy. Więc nie chciałabym śpiewać o czymś, czego nie doświadczyłam. Więc myślę, że takie moje jakieś prywatne odczucia, jakieś takie przemyślenia. Czy masz jakiegoś ulubionego wokalistę lub zespół, którym się inspirujesz? Tak, bardzo wielu w zasadzie. Kiedyś tak naprawdę przy moich początkach mojej kariery towarzyszyły mi stare polskie zespoły. Bardzo lubiłam starych polskich artystów typu Irena Jarocka, Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Czesław Niemen. To była taka moja inspiracja i bardzo lubiłam śpiewać stare piosenki. Ciężko było mnie od tego odciągnąć. A teraz lubię tak naprawdę wiele zespołów, ale taką inspiracją dla mnie jest Lady Gaga. Zresztą pisałam o niej pracę magisterską. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię jej twórczość, jej osobowość. No, lubię jej całokształt, jej kariery. To jakie plany na najbliższą przyszłość masz? Chciałabym wydać jeszcze te single, które są. Chciałabym pisać, tworzyć i docierać do jak największego grona słuchaczy. Po prostu. Powiedz jeszcze, gdzie, jak nazywa się twój kanał YouTube'owy, jak można cię znaleźć? Kinga Rutkowska, po prostu. Okej, to polecamy naszym czytelnikom, widzom i słuchaczom kanał Kingi. Ja bardzo dziękuję ci za rozmowę i oczywiście trzymam kciuki za twoje sukcesy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.